Dziś już skala rosyjskiego szowinizmu i brutalności na Ukrainie jest taka, że nikt na razie nie ośmiela się zaprzeczyć brutalnym faktom. No, z tym można polemizować, bo już widziałem komentarze w sieci, że niestety niektórzy to, co do nas co od wczoraj dociera, czyli te przerażające obrazki masakry, między innymi w miejscowości Bucha na Ukrainie, że jest to jakaś mistyfikacja, że jest to jakaś ustawka, że ciało, które leży na chodniku, rusza rękoma i to ma być dowód na to, że to wszystko jest wyreżyserowane. Szanowni Państwo, mój gorący apel, bardzo Państwa proszę, nie poddawajcie się tego typu retoryce. To jest działanie na korzyść Rosji, negowanie tej brutalności, tych zbrodni wojennych, które dzisiaj mają miejsce na Ukrainie. My sobie do tego jeszcze oczywiście przejdziemy, bo to w kolejnych tytułach prasowych. Wygląda i wynika to na zaplanowaną akcję rosyjskiego wojska o wyeliminowaniu lokalnych elit. Ludzie, którzy zostali, cywile, którzy zostali zamordowani w miejscowości Buczak, zgwałcone kobiety, te ciała rozrzucone na ulicy, przejeżdżano jeszcze czołgami. Absolutnie brutalne zachowanie, nie wiem czy powiedzieć, że żołnierzy, bo chyba tak nie można powiedzieć, armii w każdym razie, armii rosyjskiej dokonane na ludności cywilnej ukraińskich miast. Chodzi o podkijowską Buczę.